Powracamy na stadion miejski w Białymstoku, gdzie w meczu 13 kolejki Jagiellonia remisuje z poznańskim Lechem 2-2. Jacek Granat już gotowy do rozpoczęcia drugiej odsłony. Gwizdek w ustach i właśnie rozpoczęli piłkarze Franciszka Smudy. Z meczu na mecz gramy lepiej. Nasza forma rośnie, mówił przed tym spotkaniem Aleksander Kwiek. No i dzisiaj jednak w tym meczu forma opadała od bardzo dobrej na początku przez doskonałą. W tym okresie, kiedy Jaga strzeliła oba gole, po naprawdę fatalną, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensywie w końcówce tej odsłony, która już za nami, które oblicze Jagiellonii obejrzymy i które oblicze Lecha, bo ten zespół z kolei rozkręcał się z minuty na minutę, no i był już mocno rozkręcony w doliczonym czasie gry, kiedy miał trzy znakomite sytuacje na strzelenie gola, nie wykorzystali piłkarze kolejorza żadnej. Agresywnie grają piłkarze Jagiellonii w środku pola na początku. Widać, że było gorąco w szatni. Gevorgyan, no jeszcze szansa. Jarecki, jak to obronił Kotorowski, Jarecki. No, ta druga połowa zaczyna się inaczej niż kończyła pierwsza od ataków falowych Jagiellonii. Teraz Jarecki mógł zostać bohaterem. Był bohaterem w pierwszej kolejce, kiedy Jaga ograła Polonię Bytom na tym stadionie. I to był jak na razie jego najlepszy mecz w tym sezonie, chociaż i te inne nie były bynajmniej złe. Tak, dwukrotnie Kotorowski tutaj musiał się potężnie wysilić, by zapobiec utracie gola. Zrehabilitował się więc za tą pierwszą bramkę puszczoną po dośrodkowaniu strzałę Markiewicza. A tutaj ucierpiał w tej sytuacji Iwan Dziurdziewicz. No i właśnie kontuzja tego piłkarza wywołała to całe zamieszanie. Mamy noszowych, mamy także sporo piłkarzy poznańskiego Lecha w okolicach pola karnego, ale chyba powoli Dziurdziewicz wraca do rzeczywistości, tak bym to nazwał. To jest właśnie to uderzenie, ale ta piłka odbiła się od Kucharskiego i trafiła w twarz Iwana Dziurdziewicza. To nie było bezpośrednie nastrzelenie przez Gevorgyana. No Serb musi być twardy. Właśnie powraca na boisko. Na ławce rezerwowych próżno szukać tutaj wartościowych, takich ogranych na pierwszoligowym poziomie zmienników. Jest oczywiście Tomasz Midzierski, który też przebojem w pewnym momencie wdarł się do składu poznańskiego Lecha. A to wszystko efekt plagi kontuzji obrońców. Dzisiaj mamy cały czas poza kadrą Macieja Szerfena, Bartosza Bosackiego, Grzegorza Wojtkowiaka i Marcina Dymkowskiego. No, cztery nazwiska naprawdę dużej mocy, jeśli chodzi o poznański Lech. Stąd Franciszek Smuda też ma komfort daleki od optymalnego przy zestawianiu bloku obronnego i generalnie składu poznańskiego Lecha. W drużynie Jagiellonii nie może grać przede wszystkim Truszkowski, także Jacek Hańko, ale do tego, że ten piłkarz, jeśli gra 90 minut, to tylko w meczach pucharowych, już żeśmy się przyzwyczaili od początku sezonu, więc pewnie nawet będąc zdrowym nie znalazłby się w składzie na ten mecz. Wąska kadra to jest największy minus Lecha Poznań. Franciszek Smuda naprawdę nie musi zastanawiać się nad wyborem jedenastki na dany mecz. Cały czas trenujący, prowadzący swój zespół pod dużym napięciem, doświadczony szkoleniowiec poznańskiego Lecha przed momentem. Taki bardzo efektowny obrazek. Twarz Franciszka Smudy, a za nim całe grono kibiców poznańskiego Lecha wymachujących flagami. Oni też czasami wymachują białymi chusteczkami w stronę poznańskiego szkoleniowca. Franciszek Smuda nawet po meczu z Legią nie krył, że nie jest szczęśliwy tym wszystkim, co dzieje się w Poznaniu, jeśli chodzi o jego osobę. Mówił, że wszyscy żądają od niego cudów, a on po prostu wykonuje metodycznie swoją pracę. Nie zawsze to wszystko na boisku tak wychodzi, jakby sobie tego życzył, ale w końcu to nie on biega po placu, a 11 jego podopiecznych. Ale bez wątpienia, jakby tu nie oceniać pracy Franciszka Smudy, no to ten bilans, szczególnie meczów wyjazdowych, bo do meczów na własnym stadionie trudno się przyczepiać, jeśli chodzi o poznańskiego Lecha, jest naprawdę słaby. No a skoro przed sezonem działacze, prezes Rutkowski mówili twardo, walczyło Mistrzostwo Polski, no to nie da się walczyć o ten tytuł.
mając po 13 kolejkach 4 punkty dorobku w meczach wyjazdowych. Mówił też Smuda, że w Poznaniu wszyscy porażkę, każdą porażkę Lecha traktuje jak koniec świata niemal. A tymczasem szkoleniowiec zapowiada, że jeszcze raz, nie raz się powinie Lechowi noga. Ale też jest przekonany, że inni kandydaci do miejsca na podium w tym sezonie pogubią punkty. Zapowiada, że w każdym bądź razie Lech do końca będzie walczył o zaszczyty, o tytuły. No, dziennikarze przypomnieli, analizując przed tym spotkaniem ostatnie mecze Lecha, a będą to mecze z zespołami potencjalnie słabszymi, przypominali końcówkę poprzedniego sezonu, mecz z Arką z Odrą. Miast 6 punktów był 1. Gdyby były 6, Lech grałby w Pucharze Intertoto i zajął trzecie miejsce, a tak to miejsce było odległe i dalekie od oczekiwanego. To był ten pierwszy sezon nowego Lecha. No, w tym sezonie już wszyscy spodziewają się sukcesów, że wreszcie Lech będzie tylko i wyłącznie w czołówce. No i będzie walczył o miejsca przynajmniej 2-3, to jest to minimum. No ale póki co Lech cały czas potyka się w tej tabeli, wymienia miejscami z Groklinem. Już za plecami kolejorza Górnik Zabrze, który swój mecz z PGE wygrał. Popatrzmy, dośrodkowanie w pole karne. I teraz przerwane zawody na moment. To na Państwa ekranach Dawid Kucharski. Między innymi zawodnik, który korzysta z tej sytuacji, tej plagi kontuzji w defensywie poznańskiego Lecha. W tej sytuacji zagrał piłkę, wydaje się, ręką. Lechowi już i dzisiaj powinęła się noga, ale zdołał się podnieść. I w tej chwili odwrócił przebieg meczu. Wciąż remis 2-2. Sobociński zostawił piłkę Jareckiemu. Sobociński. Geworgian tam nie odpuszcza, walczy do końca o piłkę. No i sfaulowany Rafał Murawski w tej sytuacji. Po wielu latach w Płocku Wahan Geworgian wreszcie ruszył się z tego miasta. Coraz bardziej udane występy Geworgiana dzisiaj. Przeprowadził kilka naprawdę niezłych akcji ten zawodnik. Pojawienie się Geworgiana troszeczkę zepchnęło w cień Aleksandra Kwieka, piłkarza, do którego bezwzględnie na początku sezonu miano najmniej pretensji, jeśli chodzi o występy. To był właściwie jedyny w tamtym czasie motor napędowy akcji ofensywnych zespołu dzisiejszych gospodarzy. No nic z tej akcji dla Lecha nie będzie. Jacek Banaszyński pobiegł do przodu. Poza tym na spalonej pozycji, wydaje się, był Marcin Zając. Nie jesteśmy takie żubry, kiedyś powiedział Wojciech Łazarek po tym, jak Jagiellonia pod jego wodzą wygrała w Poznaniu. Ale to nie była ekstra klasa. Dzisiaj też udowadniają wszystkim wątpiącym piłkarzy z Białegostoku, że są przynajmniej najlepszym z Beniaminków tych rozgrywek. Pamiętamy wciąż o problemach finansowych tego zespołu. O tym, że trener Płatek sam musi opłacać garze Józefa Antoniaka, który przecież za darmo nie figuruje w protokole meczowym jako szkoleniowiec. Piłkarze protestują, ale czynią to bardzo dyplomatycznie. Zastrajkowali przez moment, ale w takim momencie rozgrywek, w czasie przerwy, i to tak naprawdę bardziej symbolicznie, chcąc podkreślić, że w Białymstoku się nie przelewa, bo wielu sądziło, że Jagiellonia to klub dość zamożny jak na Beniaminka i że spokojnie ten zespół stać na to, by spokojnie z miesiąca na miesiąc budować coraz lepszy zespół, by te wszystkie sprawy finansowe układały się dość płynnie. Okazuje się, że nic z tych rzeczy. No, ale jak sam powiedziałeś, aktualnie chyba naprawdę drużyna Artura Płatka z Beniaminków prezentuje się najlepiej. Jeszcze do niedawna tym mianem mogliśmy określać chorzowski ruch, ale ruch po prostu dość łatwo gubi punkty, szczególnie w meczach z mocnymi rywalami. A Jagiellonia z kolejki na kolejkę prezentuje się lepiej. Teraz udało się piłkarzom Lecha przenieść grę pod bramkę Jacka Banaszyńskiego. Mają rzut rożny.
Spójrzmy, Banaszyński. Pewnie chwycił piłkę bramkarz drużyny z Białegostoku i momentalnie rozpoczyna akcję swojego zespołu. Pędzi tam Van Gevorian, ale niedokładne było to zagranie, choć teraz akurat zawodnik o ormiańskich korzeniach domagał się rzutu z autu. No i okazuje się, że miał rację, bo właśnie ten aut został przez Jagiellonię wykonany. Marek Wasiluk. Ten Płatek mówił, że Lech to jest najmocniejszy rywal, jaki przyjechał do Białegostoku od początku rozgrywek. A przecież była już Korona, był Górnik, było Zagłębie. Więc to coś oznacza. Dziurdziewicz w pojedynku z Sobocińskim. No to wejście Sobocińskiego niespecjalnie wzmocniło potencjał ofensywny. Ja bym powiedział nawet odważniej, troszeczkę go przygasiło. Na pewno dzisiaj piłkarz mniej widoczny niż Vuksotirović i nie dziwne, że Artur Płatek właśnie Serba wyżej ceni i wystawia w pierwszym składzie, a że preferuje ustawienie 4-5-1, bo Gevorian jest tak naprawdę ofensywnym pomocnikiem, a nie napastnikiem. Stąd tylko jedno miejsce dla snajpera i to miejsce okupuje Vuksotirović. Rzut wolny, Jacek Markiewicz. Oj, widać, że to jest zawodnik, który naprawdę nie przypadkiem nosi opaskę kapitana. Jest także Marek Wasiluk. Kto będzie strzelał? Jacek Markiewicz dośrodkowuje piłkę. Radosław Kałużny przyjął ją sobie na nogę, ale odskoczyła mu ona na tyle, że opuściła plac gry. To nie była dobra centra w wykonaniu kapitana Jagiellonii. Ruszają Lechici. Murawski. Potem Lech ma jeszcze wyjazdy do Łodzi na mecz z UKS-em i do Sosnowca. A więc będzie miał okazję do podreperowania bilansu spotkań w obcych boiskach, ale i dzisiaj jeszcze nie musi stąd wracać z jednym punktem, może z trzema, ale może też bez żadnego. Ten mecz wciąż jest otwarty. Początek drugiej połowy przypomina jako żywo początek pierwszej odsłony. Kucharski. Na razie wejście Jakuba Wilka, przynajmniej teoretycznie lewej strony, specjalnie w ofensywie nie poprawiło. Popatrzmy, Sobociński, strzela Markiewicz. Widać, że spodobało mu się zdobywanie bramek. Już raz groźnie uderzył, ja pomijam oczywiście to dośrodkowanie zamienione na gola, a bardziej ten strzał kilka chwil później, gdzie Kotorowski musiał wykazać się sporymi umiejętnościami. Wasiluk w pojedynku z Zającem. Już dwa razy zgubił Marcina Zająca, przynajmniej dwa razy Marek Wasiluga, więc okazuje się, że jeszcze te peany pod adresem gracza z numerem 14 zbyt na wyrost. A Nawodczyński w tej sytuacji sfaulował Iniaca. Bardzo nieregularnie grający serbski pomocnik Dimitri Iniac, to też człowiek ściągnięty przez Franciszka Smudę. Utrzymuje się w szerokiej kadrze Lecha, dzisiaj nawet w pierwszym składzie, ale trudno powiedzieć, żeby jego występ dzisiaj predystynował go na dłużej do wyjściowej jedenastki poznańskiego Lecha, ale Iniac walczy. Markiewicz jednak górą i białostoczanie, czyżby kolejna zabójcza kontra. Zwolnił na chwilę Kwiek, przytrzymał piłkę, teraz uruchamia z lewej strony Jareckiego. Jarecki poczekał, już gra bardziej zespołowo, znacznie bardziej zespołowo niż czynił to jeszcze kilka kolejek wcześniej, kiedy potrafił przejąć piłkę, przyspieszyć, kiwać się, a później, będąc w trudnej sytuacji, za wszelką cenę szukać partnera, co często kończyło się stratą. Teraz gra znacznie bardziej dojrzalej. Kiedyś Jagiellonia zakończyła mecz z Lechem na własnym boisku ligowym. Mecz ligowy po Jaszko 1-4, to był słynny czerwiec 1989 roku, a dla Jagiellonii miał to takie znaczenie, że to był pierwszy mecz przegrany za minus jeden punkt w historii występów tego klubu w Ekstraklasie, więc już w ten sposób się Lech kiedyś wpisał do klubowych kronik. To jeszcze była sytuacja z czasów drugiej ligi, kiedy Jagiellonia Białystok walczyła dramatycznie o utrzymanie w drugiej lidze. Za rywala w tej walce miał Łódzki Klub Sportowy, a poznaniacy w meczu z ŁKS-em, podobno zdaniem kibiców Jagiellonii, się nie wysilali. ŁKS wtedy zyskał niezbędne punkty do pozostania w lidze. Jagiellonia odwrotnie z ligi spadła, no i ogromne pretensje kibice z Białegostoku mieli do Lechitów za postawę. Stąd między innymi relacje między kibicami obydwu zespołów są
delikatnie mówiąc, chłodne. Banaszyński, skuteczna interwencja poza polem karnym. Najchętniej w ogóle by nie wracał między słupki Jacek Banaszyński. Może powinien kiedyś spróbować go w roli ostatniego obrońcy, trener Płatek, bo naprawdę czuje tempo gry, wie kiedy może wyjść. To oczywiście żart. Popatrzmy, Rengifo, dośrodkowanie. No i Rejs stał sobie obok Quinterosa. Piłka padła łupem graczy z Białegostoku, jeszcze Lechici walczą, ale jakoś przeczuwałem, że nic z tej walki nie wyjdzie, a tymczasem kontra, wychodzą gracze gospodarzy, Van Gevorian. Prawa strona, dośrodkowanie Dzienisa, Wilk i znowu Dzienis. Akcja już zwolniona, no szuka pewnie dośrodkowania Mariusz Dzienis, ale Wilk mu nie odpuszcza, do końca walczył, rzut rożny dla zespołu z Białegostoku. Zawsze to jakiś zysk. Wilk, który razem nie dał się nabrać na takie odniechcenia wykonywane z wody przez Dzienisa. Tu jest korner dla Jali, Kotorowski ustawia kolegów. Jarecki będzie limitem, rzut rożny. Kałużny Rodnej w polu karnym. No i było groźnie. Jacek Markiewicz najwyżej wyskoczył. Korzysta z nieobecności Emiliana Dolchy Krzysztof Kotorowski. Raz to jest słaba dyspozycja Rumuna, słynny mecz z krakowską Wisłą, innym razem kontuzja. A więc okazuje się, że jest miejsce dla dwóch dobrych bramkarzy w poznańskim Lechu i konieczność, bo niewątpliwie no takim absolutnym minimum w zespole mającym aspiracje walki o najwyższe cele jest posiadanie dwóch zawodników równorzędnych na każdą pozycję, przynajmniej na większości tych pozycji, tych kluczowych. Quinteros, teraz świetna piłka do Piotra Rejsa. Jacek Banaszyński. No ale ta akcja przerwana i nawet jeśli Piotr Rejs przejąłby piłkę, to prawdopodobnie nic z nią by już nie uczynił. A dlaczego? Odpowiedź właśnie mamy. Arbiter boczny podniósł chorągiewkę, o co ogromne pretensje miał do niego Franciszek Smuda. Jeden nowy gracz już jest zakontaktowany przez Lecha Poznań. Kolejny Peruwiańczyk, Anderson Cueto. Tyle, że na razie jeszcze nie może grać. Dopiero w rundzie wiosennej zobaczymy go na boisku. Popatrzmy. Z tym strzałem Kotorowski nie miał większych problemów. No jak na razie możemy pozytywnie ocenić transfery Quinterosa i Rengifo. Ci zawodnicy na pewno wnieśli sporo pozytywów do gry poznańskiego Lecha. Inna sprawa, że na pewno stać ich na jeszcze więcej. To podkreśla Franciszek Smuda. Nawet po meczu z Legią, gdzie Rengifo był chwalony za choćby bramkę na wagę 3 punktów, wyraźnie dawał do zrozumienia dziennikarzom, że poczekajcie panowie, bo prawdziwego Rengifo jeszcze dopiero zobaczycie, ale trzeba nad nim jeszcze sporo popracować. Ten trzeci, Luis Enriquez, jak na razie na ławce rezerwowych, myślę o obcokrajowcach. Tymczasem Marcin Zając, uderzenie niecelne. A piłkarze regionalni pytanie o to, kogo najbardziej się obawiają. Wymienili 3 graczy, Wilka, Zająca i Renifera. Właśnie pod takim pseudonimem znany jest w naszym środowisku Rengifo. Wilk wszedł na boisko dopiero w trakcie gry. Franciszek Smuda zażartował ostatnio, pytany o formę Wilka, że wilki ożywiają się najbardziej wtedy, kiedy jest zimno, wtedy najbardziej są zdeterminowane, by coś upolować. No i ma nadzieję, że właśnie w końcówce rundy Jakub Wilk odżyje. No a dzisiaj tym bardziej w Białymstoku mecz. Temperatura niezbyt wysoka. No nieładnie sobie żartować z nazwisk, ale to cytujemy tylko Franciszka Smudę. Niemniej dzisiaj Wilk raczej przywiązany do pozycji, którą zajął, lewego obrońcy. Tam często biega po tym skrzydle Gevorgian, tam jest groźny Dzienis. No i nie może sobie pozwolić na wypady do przodu zawodnik Lecha Poznań. Za tą flankę odpowiedzialny jest w kontekście oczywiście gry ofensywnej Dimitri Iniac. No ale jak na razie nic wielkiego Serb nam na tej lewej stronie nie pokazał. Przyznam się, że nie widziałem jeszcze dobrego meczu w wykonaniu tego zawodnika.
Co najwyżej były to mecze niekatastrofalne, ale to nie jest transfer, który można by określić mianem udanego. Zresztą Tanewski też niczym się nie wyróżnia. Djurjewicz no zagrał dobry mecz, już o tym wspominałeś. Może on z tego bałkańskiego zaciągu będzie zawodnikiem najlepszym. Był jeszcze swego czasu Christian Dobrew, Bułgar, który grał wiosną i też bez żalu pożegnano się z tym zawodnikiem. A trzecim wartościowym napastnikiem, mówiłeś o tym, że Rajsi i Rangifo nie mają zmiennika, nie stał się Ilian Micanski. Miał przebłysk dobrej formy w Amice, ale to już było dawno temu. Przypomnijmy, że grał także w Kielcach, w Kolporterze i również tam nie przekonał do siebie ani trenera Ryszarda Wieczorka, ani jego następców. Atakują Lechici, ale brakuje precyzji. Teraz uderzał Marcin Kikut. To, że Kikut i Wilk są tak rzadko wykorzystywani dzisiaj w akcjach ofensywnych, to na pewno wpływa negatywnie na obraz gry Lecha. Mając dwóch dobrych w ataku bocznych obrońców, trzeba by częściej z nimi grać, pozwolić im częściej chodzić do przodu. Tutaj Murawski i Quintero winni chyba asekurować ich, umożliwiać im takie właśnie ataki, ofensywne wyjścia. Tym bardziej, że wspomniana przez siebie dwójka no dzisiaj nie rozgrywa jakiegoś porywającego widowiska. Mają problemy z rozegraniem skutecznej piłki. Szczególnie ta uwaga dotyczy moim zdaniem Murawskiego. Stąd twój argument, że warto by postawić na skrzydła kosztem właśnie środka pola, jest myślę stwierdzeniem bardzo słusznym. Teraz Quinteros, niecelne podanie, kolejne do podanie do Nawodczyńskiego właśnie, jak się okazało. Kikut głową, Wasiluk, z nim jest trudno wygrać pojedynek powietrzny, a i naziemny też niełatwo. Centra w pole karne, adresatem Gevorian, to gwoli ścisłości. Na kibice w Białymstoku przez całe aktualne 68 minut dopingują. Chyba ani przez moment nie słyszałem jakiejś przerwy, ciszy na stadionie. To niewątpliwie imponuje, ale o tej publiczności białostockiej wiele dobrego już w kilku spotkaniach klubu kibica mówiliśmy. Tutaj nawet rywale lubią grać, bo mówią, że jest naprawdę atmosfera dużego widowiska. Popatrzmy, Baraszyński wyszedł z bramki. Zając. Decyzja absolutnie słuszna. Ale już precyzja daleka od oczekiwanej. No właśnie, piłkarze Lecha, drążąc jeszcze ten temat na życzenie dziennikarzy z nimi rozmawiających, temat dlaczego Lechowi słabiej się wiedzie na obcych boiskach, mówili, że może brakuje im atmosfery, którą mają na co dzień w Poznaniu, tych dziesiątków tysięcy widzów, no dziesiątków tysięcy przesadziłem, ale zawsze powyżej 10 tysięcy właśnie jest fanów na meczu Lecha Poznań. No to dzisiaj powinni czuć się jak u siebie niemalże. Mając na uwadze decybele, które docierają na boisko z trybu, no nie treść skandowanych przez kibiców haseł, jednak druga połowa toczy się pod dyktando Jagiellonii. Chociaż ostatnie 5 minut to może nawet lekka przewaga Lecha, więc zobaczmy. Teraz nie było mowy o tym, by Rodnej spowodował upadek Marcina Zająca. Jacek Banaszyński. Trudno jednoznacznie ocenić te ostatnie minuty, wskazać zespół mający przewagę na boisku. Częściej ostatnio Lechici strzelają, częściej to oni posiadają piłkę, ale no, nie za często podnosimy głos. Myślę tutaj o sytuacjach, kiedy naprawdę pachnie bramką. Jakoś nie pachnie. Choć Jacek Banaszyński kilkakrotnie no, musiał obserwować, gdzie ta piłka po strzałach Lechitów się kieruje. Murawski. Więcej podaje do tyłu niż do przodu. Kucharski. Markiewicz. I Jarecki. Dzisiaj rzadziej obserwowany właśnie Dariusz Jarecki. Ale popatrzmy teraz, dobra piłka w kierunku Sobocińskiego, jest Kucharski, dośrodkowanie Sobocińskiego, spójrzmy. No i teraz dobra asekuracja ze strony Rafała Murawskiego.
To jest ta sytuacja, po której Lechici domagali się odgwizdania rzutu karnego. Mariusz Dzienis oddał piłkę Łukaszowi Nawodczyńskiemu. Te boki obrony Jagiellonii, no na pewno mniej ofensywne generalnie niż boki Lecha. Nawodczyński w pole karne, spójrzmy. Iwan Dziurdziewicz. No, Nawodczyński i Wasiluk mają wzrost stoperów, a więc już choćby z tego powodu trudno oczekiwać od nich takich rajdów, jakie były. W dzisiejszym meczu nie są znakiem rozpoznawczym Kikuta i Wilka. Druga zmiana w zespole z Białegostoku za chwilę będzie miała miejsce. Przygotowany do wejścia młody Bartłomiej Niedziela zastępuje Jareckiego. No i kolejna zmiana szykuje się także w poznańskim Lechu, choć oczywiście nie w tym momencie, bo dopiero zdjął dres przed momentem Przemysław Pitry. To jest kolejny piłkarz, o którym można by sporo powiedzieć. Obdarzony na pewno świetną techniką. Jeśli jest w wysokiej formie, to spore wzmocnienie dla poznańskiego Lecha. Problem polega jednak na tym, że jego wysoka forma jest rzadka, wyjątkowa, a generalnie Pitry zbyt często popada w przeciętność. No ale może z jego wejściem ożywi się lewe skrzydło Lecha Poznań. Na pewno na tej pozycji zostanie ustawiony. Kogo zmieni? Wychodzi na to, że Iniaca. Popatrzmy, Lechici. Kompletnie nieudany teraz strzał Marcina Kikuta. Zbyt schematycznie, wydaje mi się, atakują Lechici tymi bokami. To jest łatwe do przeczytania dla zawodników z Białegostoku. A stać naprawdę Zająca, Kikuta, Wilka, ewentualnie Iniaca na to, żeby pokombinować, żeby naprawdę jakimś nieszablonowym zagraniem przy udziale któregoś także ze środkowych pomocników zupełnie rozmontować defensywę Jagiellonii. Ale jak na razie to tylko pobożne życzenia poznańskiej publiczności. Tymczasem białostoczanie, popatrzmy, Dzienis. No, powiedziałby po profesorsku Iwan Dziurdziewicz. Starcie Wasiluka z Zającem. Jaka będzie ocena arbitra, jeśli chodzi o to zdarzenie? Tylko rzut wolny. To zdaniem kolegów poszkodowanego zbyt mała sankcja. Faul taktyczny Wasiluka. Myślę, że rzeczywiście powinien skończyć się żółtą kartką dla tego zawodnika. Podzielam absolutnie twoją opinię. To było zagranie właśnie w kierunku Piotra Rejsa. I gdyby nie to powstrzymanie, z pewnością w pojedynku biegowym kapitan Lecha mógłby skutecznie o tą piłkę powalczyć. No i mamy zmianę, na którą czekaliśmy, ale nie taką, jaką wydawało nam się może przeprowadzić Franciszek Smuda. Wojsko opuści Henryk Quintero, z jego miejsce Przemysław Pitry, stąd możemy być pewni, że Dimitri Iniac przesunie się do środka. Rafał Murawski przejmie tę rolę na wskroś ofensywne, a Dimitri Iniac będzie wspierał bardziej blok defensywny. Popatrzmy, Murawski. No i cóż, bardzo złe zagranie. Białostoczanie, spójrzmy. Pędzi do piłki Mariusz Dzienis. Dobrze, Dzienis w pole karne. No i mamy bramkę. Powiem szczerze, zamarłem w tym momencie, bo trudno uwierzyć, że po takim dośrodkowaniu pada gol samobójczy Marcin Kikut. No on też chyba nie jest w stanie zrozumieć, co się stało. Pozostali Lechici również załamani. Powtórka aż trzeba ją zobaczyć, bo niewątpliwie bramka kuriozum. Cieszą się kibice Jagiellonii. Pociesza teraz Kikuta Dawid Kucharski. No a my obejrzyjmy, co się wydarzyło tak naprawdę i dlaczego ta piłka została w ten sposób uderzona. Nie stał naprzeciwko swojej bramki Marcin Kikut. On oczywiście czuł na plecach rywala i stąd za wszelką cenę chciał wybić piłkę. No tyle, że nie wybił jej na rzut rożny, a wpakował ją do własnej bramki. Kuriozalny gol. Kikut najpierw naciskał Dzienisa, także ten strzelił gola samobójczego, ale teraz naprawdę pięknym szczupakiem wykończył akcję Dzienisa. Napastnik zebrałby brawa za taki strzał. Na pewno
trochę stracił głowę, Kikut nie wiedział, czy ma wybijać piłkę na rzut rożny, a jeśli tak, to nogą czy głową, czy może powinien ją przepuścić. Po takim golu, który ostatnio padł w lidze hiszpańskiej, strzelonym przez Antonio Zecasto z Atletico Madryt, hiszpańscy dziennikarze napisali, że zachował się w tej sytuacji jak skrzyżowanie, jak połączenie Ludwika van Beethovena ze Stevie Wonderem, czyli nie wykazał się, delikatnie rzecz mówiąc, ani dobrym wzrokiem, ani dobrym słuchem. Myślę, że Kikutowi też podpowiadali koledzy, że ma troszkę miejsca. A Jagiellonia odżyła, popatrzmy, Sobociński szukał Gevoriana, kibice gwiżdżą, bo oni widzieli faul na swoim pupilu, tymczasem przy piłce Lechici. Dziurdziewicz. Teraz on znowu musi pociągnąć do przodu zespół poznańskiego Lecha, no ale ta centra w pole karne mało przekonująca. Rodnej bez problemu wybił piłkę. Pechowa interwencja Kikuta prawdopodobnie będzie miała znaczące konsekwencje. Taka bramka może odebrać chęć do gry, wiarę w sukces piłkarzom Lecha, no ale póki co przenieśli się jednak z piłką pod bramkę Jagiellonii. No ale nie po to trenerem Lecha jest Franciszek Smuda, żeby poznajacy teraz nagle popadli w marazm, zwątpienie. Oni muszą wykazać swój charakter, a ten charakter szczególnie wykazywali w meczach poprzedniego sezonu, gdzie potrafili z naprawdę beznadziejnych sytuacji wychodzić obronną ręką, a nawet zwycięską, jak choćby w meczu z Płocką Wisłą. Pamięta to m.in. Van Gevorian. A więc może kolegów uczulić w tej sytuacji, że warto się do końca skoncentrować. No właśnie, brakuje w tych sezonie dreszczowców z udziałem Lecha Poznań. Może takiego doczekamy się wreszcie dzisiaj. Aczkolwiek wysokie wyniki już się zdarzały. 4-2 z Zagłębiem, Sosnowiec 4-1 z Górnikiem, Zabrze 2-4 w Krakowie, 6-2 z Ruchem Chorzów, 2-3 z Polonią w Warszawie. Generalnie nie można narzekać na brak emocji w meczach Lecha Poznań. Tak, jest ich statystycznie więcej niż na spotkaniach jakiegokolwiek innego zespołu. O tym też mówił właśnie Franciszek Smuda, pytany, dlaczego kibice tak tłumnie przychodzą na Lecha Poznań na innych stadionach, bo przyjazd jego drużyny jest zapowiedzią dużych emocji. Dzisiaj takie z pewnością przeżywają kibice w Białymstoku. Jagiellonii jeszcze nigdy, odkąd gra w Ekstraklasie, nie udało się strzelić 4 goli w jednym meczu. Więc każdy atak przeprowadzany teraz przez drużynę Artura Płatka może się okazać tym atakiem historycznym. Gevorgian do Dzienisa. Dzienis do Gevorgiana. Gevorgian. Ta centra idealna. Idealnie trafił w boczną chorągiewkę. To duża sztuka. Krzysztof Kotorowski bezradnie rozkłada ręce. Komu zagrać tą piłkę? Są piłkarze w niebieskich koszulkach, ale obok nich są oczywiście grywale. No i tymczasem przerwana gra. Faulowany piłkarz poznańskiego Lecha. Pitry. Ja widziałem Pitrego na lewym skrzydle. Pitry krąży teraz po prawej stronie. Murawski. Na lewą stronę jest Wilk. Odegrał piłkę w kierunku Piotra Rejsa. No ale do kogo teraz Przemysław Pitry? Na szczęście przy pomocy partnerów błąd został naprawiony. I żółta kartka dla Mariusza Dzienisa. Słuszna. Brzydko sfaulował byłego gracza Zagłębia Sosnowiec. Aleksander Kwiek dobrze przytrzymał piłkę, zwolnił tempo akcji, ale no, przez moment nie widzieliśmy, co się stało z piłką. Realizator pokazał nam Mariusza Dzienisa, ale nic nam nie umknęło ciekawego, bo dopiero teraz Jagiellonia przyspiesza. Kucharski. No, wybił z rytmu przez moment gracza Jagiellonii, ale cały czas białostoczanie. Popatrzmy, Gevorian.
Gevorian, pole karne, Gevorian i Krzysztof Kotorowski. Niezły mecz Kotorowskiego w sumie, bo wiele już udanych interwencji. No to jest bramkarz po prostu, którego często postawę, dyspozycję ciężko zakwalifikować jako dobrą, wyśmienitą, bo potrafi wybronić strzały wręcz niesamowite. Ktoś kiedyś w naszej redakcji zażartował nawet, że gdyby Kotorowski tylko prezentował takie fantastyczne parady, to prawdopodobnie byłby bramkarzem Manchesteru czy Arsenalu, no a tymczasem jest bramkarzem Lecha i to wcale nie pierwszym, bo niestety zdarzają mu się czasami przykre wpadki. Jest rzut rożny, o czym informują nas kibice. Dośrodkowanie Markiewicza, tutaj starli się Iniacy z Wilkiem. Efekt, przejmują piłkę, Białostoczanie, spójrzmy, strzał na bramkę, no i teraz Lech wychodzi. Zając, Rengifo. Ale do kogo teraz szuka partnerów? Za plecy zagrał Piotrowi Rejsowi, ten jednak doświadczony od razu wyczuł, że ta piłka nie będzie najlepsza w jego stronę. Jest Marcin Kikut. Kikut bardzo dobrze utrzymuje się przy piłce. On na pewno najbardziej spośród 11 piłkarzy chciałby tutaj zaprezentować się dobrze, ale jak widzieliśmy przed momentem, zagrał fatalnie, a Franciszek Smudarz kopnął ze wściekłości piłkę. Do końca pozostało 10 minut. Zwycięstwo nad Lechem byłoby naprawdę dużym sukcesem Jagi, zważywszy na tej właśnie remisy z innymi silnymi drużynami na własnym boisku. Obiecywał Artur Płatek. Piękny mecz. Zapraszał kibiców, by właśnie dzisiaj zapełnili stadion, gwarantując, że nie będą żałować i chyba nikt, kto na tym spotkaniu się znalazł, żałować nie może. Już mamy 5 goli. No to jak na warunki Orange Ekstraklasy, nie częsty widok. No chyba, że spotyka się absolutny faworyt ze Słabeuszem, to wtedy może się tak zdarzyć. Tak się choćby zdarzyło Jagiellonii w Krakowie, że 5 bramek sympatycy Jagi obejrzeli, tyle że wszystkie były autorstwa piłkarzy krakowskiej Wisły. Kolejna zmiana w zespole z Białegostoku. Boisko opuszcza Aleksander Kwiek, żegnany gromkimi owacjami przez potężną, jak widać zresztą w tym momencie, rzeszę sympatyków drużyny z Białegostoku. A na boisku pojawi się Jacek Falkowski. No ale nawet właśnie wtedy w Krakowie Jagiellonia nie zamknęła się pod własną bramką. Dlatego straciła tyle goli. Łukasz Nawodczyński mówi, nie jesteśmy Jagiellonia Częstochowa, tylko Jagiellonia Białystok. A więc w żadnym meczu nie będziemy się wyłącznie bronić. To też zapowiedź tego, czego możemy być świadkami w następnej kolejce, bo już w piątek mecz Legia Jagiellonia. Kucharski. Dawid Kucharski, prawa strona, Marcin Kikut. On musi pozbierać się szybciutko psychicznie po tej bramce, którą strzelił, a która oczywiście nie przyniosła korzyści kolejorzowi. Faul Kałużnego. Naprawdę ciekawe spotkanie. W ogóle nie odczuwamy tutaj, że ubiega czas, że mamy już 84. minutę. Rafał Murawski będzie wykonywał ten rzut wolny, czy postara się pójść w ślady Jacka Markiewicza. Nie, sytuacja troszkę inna, bardziej ze środka. Ponoć Lech interesuje się także dwoma zawodnikami Jagiellonii występującymi w młodej ekstraklasie. A więc jutro pewnie Franciszek Smuda będzie na meczu w Poznaniu. Popatrzmy, gdzie spotkają się właśnie jedenastki młodzieżowe, w cudzysłowie, bo mogą grać też w nich piłkarze starsi obu zespołów. Chciałby Tomasza Frankowskiego widzieć u siebie Franciszek Smuda od rundy wiosennej. Kto wie, czy nie zdecyduje się mały Franek, by znów z dużym Frankiem się spotkać w jednym klubie. Zobaczmy, Kikut. No i Wasiluk skutecznie go powstrzymuje. Za dużo, na zbyt indywidualnie Marcin Kikut. To nie pierwsza taka sytuacja, w której po pierwsze wstrzymuje akcję Lecha ofensywną, a po drugie no, traci piłkę. Przez to Lech nadziewa się na takie kontry, jak w tym momencie Bartłomiej Niedziela. To oczywiście Mariusz Dzienis. Właśnie Dzienis.
walczący tutaj o piłkę Falkowski i Gevorian. No i ponownie Lechić. Zając. Rejs, bardzo dobre zagranie, popatrzmy. Rengifo. Przewracany tutaj przez Wasiluka, ale sędzia dopatrzył się, że przewinienia nie było. Teraz dośrodkowanie złe, jeszcze Kikut, Zając, oblężenie pola karnego, Marci Zając czeka na partnerów. Komu tu zagrać, bo nikogo nie widzi. No kolejny błąd teraz defensywy drużyny gospodarzy. Ten błąd popełnia Marek Wasiluk. Z problemami teraz Nawodczyński, ależ gorąco pod bramką Banaszyńskiego. No i wychodzą obronną ręką białostoczanie. Będzie szansa na kolejną kontrę w wykonaniu zawodników Artura Płatka. Ależ gorąco zrobiło się pod bramką Banaszyńskiego. Znów powtarza się scenariusz z pierwszej połowy jej końcówki zatem. Na pewno zaniepokojony Artur Płatek. Wtedy Lechici strzelili dwa gole. Popatrzmy. No i mieli wiele innych sytuacji. Marek Wasiluk ma cenny u obrońcy dar popełniania taktycznych fauli w tak delikatny, dyskretny sposób, że sędzia albo ich nie zauważa, albo nie pokazuje kartek temu zawodnikowi. Jak na razie wejście Przemysława Pitrego niewiele zmieniło w grze zespołu. Teraz Remigiusz Sobociński otrzymał żółtą kartkę. Jacek Granat, widać, jest czuły na uwagi pod swoim adresem. Jacek Markiewicz tam często z nim polemizuje, ale on już żółtą kartkę jedną ma. Myślę, że Jacek Granat jest zbyt doświadczonym arbitrem, by za takie drobne utarczki słowne miałby wyrzucić ewentualnie kapitana zespołu Jagiellonii. Ponownie Lechici. Teraz oni mają inicjatywę. Rafał Murawski, Kikut Murawski, no i gubi piłkę Rafał Murawski. Szansa dla Jagiellonii, popatrzmy. Białostoczanie, dobrze rozpoczęta ta kontra. Mariusz Dzienic spojrzał, jak ustawieni są partnerzy. Dzienic, dośrodkowanie, Dzienic! 4-2, Jagiellonia prowadzi z poznańskim Lechem. Krzysztof Kotorowski na kolanach, a Mariusz Dzienic, no być może to jego najszczęśliwszy dzień w piłkarskiej karierze, a na pewno w tym sezonie bramka, która no miała być dośrodkowaniem, ten strzał, a okazało się, że piłka znalazła drogi za plecy bramkarza poznańskiego Lecha. Mamy 4-2. No i wydaje mi się, że to już jest po zawodach, bo Lechici mają zbyt mało czasu, by odrobić tak pokaźną już stratę. Mamy dzisiaj prawdziwy festiwal głupich min, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha Poznań. Oni naprawdę nie wiedzą, co się dzieje, nie rozumieją, jak jest to możliwe, by w jednym meczu stracić 3 tak kuriozalne gole. Mariusz Dzienic oczywiście chciał zagrać do partnera. Żadna z bramek, które padają w ten sposób, nie jest golem strzelonym celowo, jakby właśnie dzięki takiemu uderzeniu. Może ostatnim takim golem było trafienie Georga Hadziego w 1994 roku. W meczu, jeśli pamiętam, z Kolumbią. Tak, oczywiście, podczas finałów Mistrzostw Świata. Oj, to była piękna bramka. Ale Maradona Karpat pozwalał sobie na to, by z premedytacją posyłać takie uderzenia. Inni piłkarze jednak raczej starają się centrować, a co najwyżej im nie wyjdzie. Miał swój fatalny dzień Emilian Dolcha w meczu z Wisłą, ma swój troszeczkę nieszczęśliwy dzień Krzysztof Kotorowski właśnie dzisiaj. No ale jego smutek radością tysięcy fanów Jagiellonii Białystok. Tak jest po prostu w futbolu, że ktoś się smuci, ktoś się cieszy i raduje. Dzisiaj ta radość w Białymstoku. No z pewnością weekend sympatycy Jagiellonii będą mieli pierwszorzędny, bo po takim zwycięstwie z zespołem, który ściągnął tak liczne rzesze piłkarzy, przepraszam, kibiców oczywiście, i który, myślę, o rywalu był tak doceniany przez trenera i piłkarzy Jagiellonii, no to musi bardzo cieszyć. Jeszcze Rengifo. Ale to jest 90. minuta. Kolejna zmiana w zespole poznańskiego Lecha. Franciszek Smuda być może po prostu po to, żeby
dać szansę występu, poprawić statystyki kolejnego piłkarza, bo tutaj już po prostu wszystko jest przegrane. Nie sądzę, by zespół z Białegostoku popełnił kolejne dwa kuriozalne błędy w obronie, choć akurat tych nie ustrzegł się w tym spotkaniu. Bartłomiej Niedziela faulowany przez Marcina Kikuta i mamy żółtą kartkę, ale Kikut na pewno jest rozbity psychicznie po tej bramce. To widać zresztą. Ten piłkarz w normalnej dyspozycji gra o niebo lepiej, no a w tym meczu Kikiemu już nic po prostu nie wychodzi. Z boiska zbiega, jak widzimy, Zając, a w jego miejsce wchodzi Maciej Kononowicz. Kononowicz w Białymstoku. To ciekawe, bo ten Franciszek Smuda jeszcze kilka tygodni temu mówił, że z tej drużyny grającej w młodej ekstraklasie najbliższy debiutu jest Mariusz Szyszka, a w przypadku Kononowicza jeszcze musi trochę czasu upłynąć, a tymczasem teraz właśnie temu chłopakowi daje szansę występu. Nazwisko jednoznacznie kojarzące się wszystkim mieszkańcom Białostoczyzny, ale nie piłkarsko. No to mamy żartobliwy element polityczny. Na pewno taki żart ucieszyłby kibiców w Białymstoku, bo oni mają doskonałe humory w tym momencie, natomiast no Lecha do uśmiechu nic chyba nie skłoni, nawet najbardziej śmieszny, ciekawy żart. Załamani piłkarze poznańskiego Lecha. Piotr Rejs, no dzisiaj na pewno walczył, ale to nie jest Piotr Rejs, którego pamiętamy z rundy wiosennej czy z ostatnich sezonów. Jakiś taki oklapły jest Piotr Rejs. Bez ikry, bez życia. Może na dość już tego roku. Popatrzmy. Tymczasem Niedziela rozpoczyna kolejną akcję Jagiellonii. Przekombinował jednak, tym razem Kikut skutecznie. Ale nie dziwię się, że nagle wielkie oczekiwanie, myślę, w głosie kibiców Jagiellonii, bo Niedziela potrafi strzelić z dystansu i to całkiem nieźle. I zamieszać w polu karnym rywala Kikut, a to już Przemysław Pitry. Ale stracił piłkę. Zupełnie nieudana zmiana Franciszka Smuny, choć trudno mieć pretensje do Franca, bo takich piłkarzy ma na ławce, jakich posiada i z tych próbuje po prostu korzystać. Jest akcja pod bramką Banaszyńskiego, kolejna akcja pod bramką Kotorowskiego, Marek Wasiluk. No skoro nie zawsze udaje mu się w obronie wykazywać potencjałem swoim bez wątpienia całkiem dużym, to warto po prostu przenieść zagrożenie pod bramkę rywala i to właśnie Marek Wasiluk uczynił. Dana akcja lewego obrońcy, pierwsza taka w tym meczu. Przypomnijmy także Lech Poznań chciałby tego zawodnika mieć u siebie. Wybaczył rzut rożny, jeszcze gracz Jagiellonii, to już są dożynki. To pewnie będzie za chwilę ostatnie kopnięcie w tym meczu i Jagiellonia awansuje na 8 miejsce w ligowej tabeli. Tak wysoko jeszcze w tym sezonie nie była. No i po raz pierwszy w historii występu w Ekstraklasie strzela 4 bramki. Jeszcze nie udało się nigdy wygrać różnicą większą niż 2 goli żadnego meczu w pierwszej lidze i tego też się nie uda, ale o tym kibice z Białegostoku na pewno myślą w ostatniej kolejności. Bardzo ciekawy mecz, kuriozalne bramki, wiele emocji, zwycięstwo Jagiellonii, czy sprawiedliwe? Chyba zasłużone, bo w każdym bądź razie wiele akcji przeprowadzili. Poza ostatnim fragmentem pierwszej połowy Jaga dominowała. Tak więc radosny wieczór dla tych 11 tysięcy widzów zgromadzonych na obiekcie w stolicy Podlasia. A my tymczasem posłuchajmy, co mają do powiedzenia bohaterowie tego spotkania, bo niewątpliwie, no, z pewnością ich opinie.